Dopisała pogoda, ale i uczestnicy. Marsz dla życia i rodziny przyciągnął na cieszyński rynek młodszych, starszych samorządowców, a nawet burmistrza miasta. Gościem specjalnym był europoseł Marek Jurek. Marsze co roku cieszą się dużym zainteresowaniem, przyciągają. Na czym polega ich fenomen? Każdy z nas się cieszy, że ma swoją rodzinę, ale powinniśmy się cieszyć też, że w Polsce życie rodzinne wygląda normalnie, że tylu ludzi chce być szczęśliwych przez to, że będą mieli kogoś, z kim spędzą całe życie, dzieci, którym przekażą te wartości, w których my byliśmy wychowani. No i razem zawsze możemy bardziej dbać o to, żeby to, w co wierzymy, to, co dla nas jest ważne, było ważne dla wszystkich, żeby nie było ignorowane, pomijane. Tych marszy są dziesiątki. Dzisiaj i w następnych tygodniach, bo jeszcze przez następny i przyszły tydzień będą marsze w Polsce. No i warto, żeby cała Europa zobaczyła, że Polska ciągle wierzy w rodzinę, wierzy w wartości rodzinne, bo to jest tak naprawdę nasza przyszłość. Pan dzisiaj się zdecydował na Cieszyn. Dlaczego? Mam wspaniały... Po pierwsze, ja tu bardzo lubię przyjeżdżać. Pierwszy raz byłem w Cieszynie 33 lata temu. Na badaniach socjologicznych wtedy szefem mojej grupy studenckiej, naszych badań, był doktor Łączkowski, który potem został wicepremierem i potem razem byliśmy, znaczy ja byłem w zapleczu parlamentarnym, on w rządzie, ale to już było ledwie 7 lat później, ale wtedy nikt z nas o tym nie myślał, bo to jeszcze były czasy konspiracji, a przyjechaliśmy z uniwersytetu i badania były bardzo ciekawe nad społecznością ewangelików w Cieszynie i nad góralami żywieckimi 30 km dalej, ale od tamtej pory przyjeżdżałem do Cieszyna wielokrotnie. Moja wspaniała asystentka jest również z Cieszyna i rodzice namówili mnie, żeby przyjechać tutaj, znaczy zaprosili. Dla mnie to jest wielki zaszczyt, że mogę brać udział w tym marszu rodziny wspólnie z jego organizatorami, bo Cieszyn jest miejscem wyjątkowym zupełnie. Będzie pan brał udział jeszcze w jakimś innym marszu, czy tylko Cieszyn? Mam nadzieję, że jeszcze będę w Grodzisku na marszu, w moim okręgu wyborczym. No oczywiście sercem, tak jak rok temu i 2 lata temu, jestem też na marszu w Warszawie, no ale nie można się rozdwoić. Marsze dla życia i rodziny organizowane są w celu publicznego świadectwa o podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, podkreślają organizatorzy. Pierwszy marsz odbył się w 2006 roku w Warszawie. Co roku do tego wydarzenia przyłączają się nowe miasta i miejscowości. Robimy to, co Pan Bóg oczekuje od nas. I nasze przesłanie dzisiaj jest, że ludzie nie tylko chcą być równi, ale chcą być szczęśliwi. A patent do szczęśliwego życia, tu, gdzie dziecko doświadczy miłość, to jest właśnie rodzina. Więc warto wrócić na rodzinę pod błogosławieństwem właśnie Pana Boga. W Cieszynie wydarzenie to rozpoczęło się od wspólnego odtańczenia poloneza na płycie rynku. Później marsz przeszedł ulicami miasta. Finał miał miejsce na dziedzińcu klasztoru sióstr Boromeuszek, gdzie odbył się piknik rodzinny. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymi.